Cześć, witajcie w kolejnym tetrafilmiku na moim kanale. W tym odcinku dalej będą na tapecie chwytaki. Będę wam pokazywał, jak je używam w różnych sytuacjach. Także serdecznie zapraszam was do oglądania. We wcześniejszym filmiku mogliście zobaczyć, w jaki sposób działają te chwytaki, dla kogo są one przeznaczone, jak są zbudowane, jak je zamówić i jak sprawują się w prostych, codziennych sytuacjach. Dzisiaj wam będę pokazywał kolejne sytuacje, z jakimi na przykład musi się zmagać tetraplegik, który właśnie nie ma chwytu i często właśnie nie może sobie wyciągnąć jakiejś rzeczy. A przykładowo nie ma mu kto pomóc. Także oglądajcie. Mam dwa rodzaje chwytaków. Są to chwytaki krótkie, tylko różnią się właśnie tymi uchwytami. I tutaj właśnie pokażę wam takie różne sytuacje. Jak widzicie, nie mając właśnie takiego chwytaka, no to żeby coś podnieść, jeszcze nie mając prostownika, to ja muszę rękę zarzucić, dobrze włożyć palec. O, jeśli akurat tutaj jest pętelka, no to akurat się mi to udało podnieść. Ale gorzej na przykład będzie, jakbym na przykład miał wyciągnąć taki segregator. No niestety, ale żeby wyciągnąć taki segregator, no to ja musiałbym to wszystko tutaj porozwalać, poprzerzucać, później go jakoś rzucić na kolana. A przykładowo jest taka sytuacja, że musicie coś pilnie zeskanować, gdzieś tam wysłać. Nie ma wam kto pomóc. No i już jest klapa. Trzeba czekać, aż ktoś przyjdzie, ktoś pomoże. Ale właśnie najlepiej takie rzeczy robić samemu. I już wam pokazuję po kolei, jak podnoszę różne rzeczy. Przykładowo taką książkę. Ja już nie jestem w stanie jej podnieść. Jak mówiłem, tam do 200 gram podniosę, ale tutaj jest śliska. Niestety ja jej nie podniosę. Jedyną opcją, żeby ją gdzieś przenieść, to jest podjeżdżam, zwalam je na kolana i to wszystko. Jak trafię na kolana, to dobrze. Jak nie trafię, no to będzie leżała na ziemi. A, biorę sobie chwytaczek. O, widzicie. I książka jest. Mogę sobie ją położyć gdzie chcę. O, widzicie. Ona mi nie wypada. Nawet gdybym chciał, to mogę je tutaj odłożyć na półkę. O. No to cyk, położymy ją na półeczkę. Bierzemy kolejne rzeczy. Gdzie cyk. 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 Tacka. Cyk. O, ona mi nie wypadnie. I to jest to, co mówiłem właśnie, że ten chwytak z tymi końcówkami właśnie przydaje się do takich właśnie tasek. Jak na przykład przykładowo mamy talerz, to też będzie filmik o tym. Jak talerz jest z mikrofali, żeby go wyciągnąć, to właśnie takim sposobem będzie właśnie tym uchwytem najłatwiej go wyciągnąć. Ale dobra, na razie sobie to wszystko zwalimy. Jak widzicie, jest ręka przedłużona jakieś 15 cm. Także o, mam tu jakiś inny bidonik, także cyk, już mogę go podnieść, przestawić. O. Teraz mogę sobie na przykład takie pudełko wyciągnąć. Normalnie, no nie mam jak tego pudełka wyciągnąć. Nie mając chwytaków, gdybym chciał takie pudełko zdjąć, to muszę najpierw oprzeć rękę o szafkę, żeby się nie przewrócić. I później dwoma rękami, o, jakoś go tam wyciągać, no nie? No, zaraz się pewnie przewróci. No ale dobra, generalnie w ten sposób można go wyciągnąć. No, ale zobaczcie. Chwytaczkiem. O, mogę go sobie przekręcić. I chwytak jest go w stanie to pudełko utrzymać.
każe wam w jakiś sposób sprawnie takie rzeczy podprzątać. Biorę tytak. Cyk, już mam na kolanach. Podjeżdżam. Biorę tackę. Cyk. Kolejne rzeczy. Cyk. W ogóle nie muszę tego chwytaka zdejmować z ręki. Na małych odległościach jestem w stanie właśnie podjechać z tym chwytakiem. Cyk. O. I już mamy posprzątane. Jeszcze na deser mogę zdjąć tą książkę. Bez tego chwytaka nie ma szans. Mogę jedynie opodnosić i spróbować się zwalić. Ale nigdy nie wiem, gdzie ta książka wyląduje. A tak to biorę sobie chwytaczek, cyk, cyk, cyk. I już książka w kulturalny sposób ląduje tam, gdzie chcę. Na przykład to. Cyk. I już jest ściągnięte. Żeby tam założyć, nie ma najmniejszych szans bez chwytaka. A tak to biorę sobie chwytaczek. I to już daje mi dużą, większą właśnie sprawność. A teraz pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jest to mój stary chwytak przed 5 laty, długi chwytak. Niedługo w ofercie będą właśnie długie chwytaki, ale jeszcze właśnie nie mam nowego długiego chwytaka. Pokażę wam na przykładzie starego jego chwytaka, w jaki sposób on pomaga. Widzicie, tu jest jaka odległość. I cyk, mogę sobie łapię, podnoszę i mam. Przykładowo taki żel, cyk, już jest ściągnięty. I stawiamy. Mogę o. Także widzicie, mega fajna rzecz właśnie dla słabych tetraplegików, a także dla osób, które siedzą na wózku i nie są w stanie gdzieś tam wyżej podnieść ręki i żeby dostać właśnie do jakiejś tam wyższej półki. Także taki chwytaczek bardzo fajnie jest pomoże. Teraz pokażę wam otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą chwytaka. Ja zawsze do kluczy dołączam taką smycz, kółeczka, żeby łatwiej było włożyć kluczyk. Wkładamy sobie klucz do chwytaka. Celujemy kluczem i teraz pokażę wam, jak zamykam. Są dwie szkoły. No, pierwsza szkoła to taka, że jak mam rękawicę, to mogę włożyć klucz pomiędzy palca i przekręcać. No, ale można to też zrobić chwytaczkiem. Łapię chwytakiem, przekręcam. Ustawiam klucz, wyciągam i dom jest zamknięty. Sprawdzam, czy drzwi zamknięte, zamknięte. Dobra. I teraz mogę pociągnąć kluczyk. I drzwi zamknięte.
I analogicznie pokażę Wam, jak taki zamek można za pomocą chwytaka otworzyć. Czyli tak samo. I tam jest otwarty. Teraz mogę klucz wyciągnąć. I oto cała filozofia. Nawet w takich sytuacjach przydaje się chwytak. Teraz troszkę posprzątam w sypialni. Mamy długi i krótki chwytak. Jak widzicie, z długim chwytakiem tak naprawdę nie trzeba się w ogóle schylać. Siedzę w tej samej pozycji, o, buta mogę podnieść, przenieść, mogę go ładnie tutaj postawić i już za chwilę będzie porządek. I właśnie w takich sytuacjach bardzo fajnie sprawdza się długi chwytak, ponieważ mamy bardzo duży zasięg. W ogóle nie muszę się schylać i mam wszystko właśnie pod ręką. Tak samo również mogę dosięgnąć do kołdry, ale pokażę Wam też, jak to robię małym chwytakiem. Czyli też podjeżdżam do jakiejś tam rzeczy, łapię chwytak, lewa ręka za rączkę i lekko się przechylam i też jestem w stanie dostać. Też w sumie dużo nie muszę się właśnie przechylać, żeby na przykład wziąć buta. I już są ładnie buty poukładane. Chwytaczek też fajnie sprawdza się, jak na przykład właśnie leżycie na łóżku i macie jakąś tam szafkę z boku. No zawsze starajcie się, aby szafka miała jakiś taki uchwyt, żeby włożyć rękę. No ale nie zawsze, jak otworzycie tą szufladę, jesteście w stanie coś wyciągnąć ze środka. Ja też zawsze jak leżę na łóżku, używam chwytaka, żeby na przykład nawet otworzyć szufladę, bo jest mi to po prostu prościej. Zahaczam i otwieram. Bo jednak no, nie muszę tego palca tam wkładać, ponieważ palec się wyprostuje. A tutaj fajnie właśnie ręka się trzyma w tym chwytaku. I nawet jak coś zahaczymy, to o, możemy to właśnie ciągnąć, przyciągnąć, przestawić i tak dalej. Teraz zrobię troszkę porządku na szafce. I tak samo chwytaczek. Cyk, pilot, cyk. Teraz właśnie, jak pościelić łóżko? No niestety, ale jak wstajecie, no to zawsze ta kołdra gdzieś idzie na bok. I teraz, żeby dostać do kołdry, no nie ma szans. Nawet gdybym miał sprawne ręce, to i tak nie dostanę. Musiałbym jakoś wchodzić na to łóżko, pociągać za kołdrę. Tutaj krótki chwytak też okazuje się zbyt krótki. No mam zasięg, mimo że się złapię lewą ręką za rączkę, to i tak mam zasięg no nie więcej niż metr. Bo na przykład jestem w stanie wziąć ten wałek, ale już kołdry nie dostanę. I właśnie w takiej sytuacji bardzo potrzebny jest duży chwytak. Duży chwytak ma właśnie duży zasięg. I tym samym sposobem jestem w stanie dostać do kołdry. O. I już ją mogę przyciągnąć. Trzeba pamiętać, że duży chwytak no tu jest troszkę słabszy. Jednak nie weźmiemy jakichś tam wielkich ciężarów, bo on będzie się troszkę wyginał. Ale on bardzo właśnie, bardzo przydaje się, żeby coś na przykład przyciągnąć. O. Przyciągamy sobie. I już teraz możemy użyć chwytaka krótkiego. Jest on bardziej precyzyjny, ponieważ jest właśnie krótki. No i z tym długim już będzie się nam ciężko wyrobić. A tak to krótkim chwytaczkiem teraz łapiemy i cyk. Thank you.
widzicie. Takim oto prostym sposobem można sobie pościelić łóżko, można sobie posprzątać wokół łóżka, można też sobie powyciągać rzeczy, które nam są potrzebne. Także widzicie, nie trzeba mieć chwytu, nie trzeba mieć stabilizacji. Wystarczą dwa takie proste, może nie proste, ale dwa takie urządzonka fajne. I za pomocą tych dwóch chwytaczków jesteście w stanie zrobić sporo rzeczy. Rzeczy, które właśnie wcześniej były nieosiągalne. A teraz bez problemu można takie rzeczy wykonywać samemu. O. O, jak mi by na przykład trzeba było buta na łóżko, już mam buta. Trzeba na przykład odkryć kołderkę. To cyk, łapię, już ją mogę podważyć, podnieść, także, no ale niech zostanie przykryta. Te chwytaki w bardzo dużym stopniu pozwalają się usamodzielnić, pozwalają nam robić rzeczy takie, które do tej pory właśnie jeszcze nie byliśmy w stanie robić, no bo nie właśnie mamy chwytu, no i siłą rzeczy nie byłbym w stanie przyciągnąć tej kodry. Tak samo podnieść buta z ziemi, czy podnieść jakieś inne rzeczy, jest właśnie bardzo ciężko. A z tym chwytakiem, mały plus długi, jesteście robić bardzo wiele rzeczy. Teraz pokażę Wam, jak za pomocą tego krótkiego chwytaka z tymi okrągłymi końcówkami, na przykład wyciągnąć sobie segregator i coś zeskanować. No ja zawsze miałem właśnie z tym problem, bo ciężko mi było właśnie wyciągnąć tutaj coś z szafki, mimo że to i tak jest w miarę na takim fajnym poziomie. Ja zawsze tak się staram, żeby na przykład oprzeć się o ścianę, lekko wysunąć. No i dobra. No i niestety, no ręką jakbym tu chciał brać, to musiałbym jakiś ten segregator przewracać. A tak to biorę chwytaczek, chwytam sobie właśnie za segregatorek. Już mam troszkę go wysuniętego. O. Już mi segregatorek siedzi na kolanach. Mogę sobie otworzyć. Mogę go na przykład przełożyć na drugą stronę. On te, właśnie ten chwytak też się przydaje w takich rzeczach, że no to taka nasza ręka po prostu, o, coś przełożyć, cyk, otworzyć, no nie? Mamy segregatorek, przykładowo tutaj skanujemy, tutaj mamy jakieś karteczki, cyk, otwieram skaner, cyk, biorę kartkę. Ten chwytak nie wbija się właśnie w kartkę, jest taki właśnie łagodny. Cyk, wszystko możemy robić właśnie chwytaczkiem. Cyk, zamykam komórę. Już się tam skanuje. Cyk, otwieram. O. Możemy to zrobić troszkę delikatniej. Znowu może się skanować. Otwieram. Zamykam. Kładę kartkę. Mogę sobie jeszcze coś innego położyć. Także widzicie, chwila, moment. I już ten chwytak nam bardzo wiele pomógł. Do tej pory musiałem kogoś wołać, kogoś prosić, żeby mi pomógł, wyciągnij mi segregator, wyciągnij mi coś ze segregatora, zeskanuj mi, bo jednak tymi palcami tam było ciężko później tę kartkę wyciągnąć, trzeba było jakoś tam rękę ślinić. A tutaj chwila, moment, już sam samodzielnie mogę wykonać takie właśnie czynności. Często jest właśnie tak, że coś tam spadnie na przykład na ziemię, no i niestety to z tego nie podniesie. A tutaj cyk, mogę sobie podsunąć.
I też trzeba umiejętnie ją wziąć, no bo jak źle weźmiecie, to też tej rzeczy nie podniesiecie. Ale o, na przykład tak. I już mam podniesione. Wiadomo, to jest tylko rzecz mechaniczna. I to nie jest tak jak człowiek, że co by nie złapał, to wszystko weźmie. Pewne rzeczy trzeba sobie ustawić. O, delikatnie złapać. I już mamy podniesione. No i dobra, trzeba na przykład wziąć coś znad komputera. No to już, o. I już mam wzięte. Nie da się mieć właśnie wszystkiego pod ręką, bo niestety musielibyście mieć tych półek naokoło pokoju i tylko na takiej wysokości, żeby było wam łatwo brać. Dlatego pewne rzeczy też trzeba trzymać troszkę wyżej. Ja na przykład takie rzeczy, które używam rzadko, no to trzymam właśnie sobie na półce. Ale właśnie dzięki temu chwytakowi, no to jestem w stanie coś wziąć. O, trzeba mi jakiś tam przedłużać. Trzeba mi o karteczkę, no nie? Jakoś tam to mogę sobie wziąć. Tak samo tutaj taka listwa. Trzeba mi coś wziąć. I cyk. A ta listwa jest właśnie bardzo fajna, bo jest ona magnetyczna. Dlatego wystarczy, że coś przytkam i już jest zaczepiona. O, i się trzyma. Pokażę wam jeszcze taki w sumie błahy sposób, ale bardzo pomocny. Właśnie za pomocą tego chwytaka z tymi okrągłymi końcówkami bez problemu mogę właśnie wyciągnąć taki zeszyt, no nie? Ale właśnie, do tej pory miałem z tym wielki problem. Mimo że sobie go wysunąłem, no to musiałem to po prostu wszystko przewrócić, wysypać. I wtedy byłem w stanie taki zeszyt wyciągnąć. No bo jednak nie mam siły, żeby, nie mam chwytu, nie mam siły, nie jestem w stanie tego podnieść. Dlatego jedyną opcją było właśnie wziąć, przewrócić, wysypać na kolana i wtedy już mogłem taki sobie zeszyt wyciągnąć. A teraz jest to o wiele prościejsze. Nawet nie muszę tego wysuwać. Wystarczy, że tylko chwytakiem odpowiednio ustawię. I cyk, taki zaszycik mam już wyciągnięty. Bezproblemowo, nie muszę się męczyć. A teraz po prostu biorę chwytak, chwytam taki zeszyt. Nawet jak tam są jakieś kartki w środku czy coś, widzicie, nie ma problemu. Wszystko się trzyma w ręce. Tylko trzeba się odpowiednio właśnie ustawić. Bo też nie zawsze będziecie w stanie coś tam wsadzić. I zeszyt się nie wysuwa. Zapraszam was na kolejne filmiki. Subskrybujcie, oglądajcie. Pokażę wam jeszcze parę patentów. Także do zobaczenia. Cześć!